1 czerwca na dzieci i ich opiekunów czekały gry i zabawy. Na Placu Niepodległości w Piekoszowie zorganizowany został festyn, na który zaprosiliśmy uczniów i nauczycieli ze szkół z terenu gminy oraz innych mieszkańców, którzy w tym dniu mieli chwilę wolnego. Pracownicy Centrum Kultury zorganizowali liczne konkursy z drobnymi upominkami. Był taniec z balonem, magiczna chusta, balonowe zagadki i wiele innych. Na placu mieliśmy również kilka ciekawych punktów. Można było pograć w wielkie warcaby, ułożyć zamek z miękkich klocków, poskakać na trampolinie, pograć w bulę lub w mini piłkę, czy też zażyć kąpieli w suchym basenie z piłeczkami. Mieliśmy także stoisko, przy którym spora gromadka dzieciaków mogła ozdobić sobie twarz przeróżnymi motywami i zwierzęcymi, i roślinnymi, i abstrakcyjnymi. Cieszymy się, że tak licznie zgromadzili się uczniowie wraz z opiekunami z poszczególnych miejscowości i zapraszamy na kolejne nasze inicjatywy.